pierwszy regat, takie poważne. Pływam od roku, no i spodobało mi się pływanie, więc rodzice zapisali mnie na żagle, no i pływam. Super, Maciuś! Maciek, dawaj szybciej! Szybciej wodę, szybciej wodę! Super! Największe regaty na Podlasiu wystartowało w tym roku około 60 łódek klasy Optymist. Organizator regat, prezes uczniowskiego klubu żeglarskiego Siódemka w Białymstoku, Andrzej Małochowski. Praktycznie z całej Polski, bo mamy gości z Krakowa, mamy zawodników z Olsztyna, z Warszawy jest jeden zawodnik, z Brągowa, Ełku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj miejscowi z Michałowa i Białystok. W klasie Optymist dzieciaki pływają, tak naprawdę dolnej granicy nie ma, ale tutaj najmłodszą zawodniczkę mamy 7 lat. Wiele godzin na wodzie. Wszystko muszą wiedzieć. Trener Przemysław Baranowski. Jak łódka pływa, jak ją prowadzić, jak właśnie wystartować, jak dopłynąć w różnych warunkach. Tak jak chodzenie. Najpierw się muszą uczyć chodzić, a potem na wodzie, na łódce, a potem dopiero startować w regatach. Takie regaty, czym są dla ciebie? Wyzwaniem wielkim, bo tata mnie namówił. Jak już tam jesteś na tej wodzie, to co się czuje wtedy? Czasami strach, czasami przyjemność.